Cześć! Umyłam włosy, jak widać są mokre, także gdyby ktoś dopytywał, co jest z nimi nie tak tym razem, to są mokre. A nie mam suszarki, ona zaginęła. Wyszła, poszła, nie wiadomo gdzie jest. Dogrywam dzisiaj początek testu, czyli nakładanie i takie jakieś odczucia względem konsystencji, zapachu, koloru dotyczące tego podkładu, o którym Wam wspominałam. To jest L'Oreal Infallible Total Cover. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że mam plik na karcie, nie mogę go w żaden sposób zczytać. Plik, czyli ten początek całego filmu, więc napisałyście mi pod filmem z testem podkładu L'Oreala w sztyfcie, że chcecie zobaczyć takie combo, czyli żebym skleiła prawdziwe pierwsze wrażenie po iluś godzinach z drugim podejściem. Ten podkład kupiłam na promocji minus 55 w Rossmanie i patrzę sobie teraz na wizaż.pl, że on powinien kosztować, no i perfumy jest za 47 zł, podejrzewam, że w Rossmanie jest 60 albo i więcej. Kolorów 1, 2, 3, 4, 5. Ja mam 9 Light Sand. Chyba najjaśniejszy, potem jest porcelana następna, ale ma chyba inny odcień. I generalnie to jest produkt, który ma bardzo mocno kryć i ma mieć matowe wykończenie. Kryć niedoskonałości, czyli jakieś takie ciemne miejsca, piegi i zaczerwienienia. Nakładać go będę pędzlem T101, czyli dużym pędzlem syntetycznym do podkładu, który szybko nakłada na duży obszar twarzy podkład. Pachnieć nie pachnie. Podkład ma bardzo gęstą konsystencję, wręcz musu, w żaden sposób nie ucieka ze skóry. Rozprowadziłam, jak widzicie, w miarę równomiernie na całym pędzlu. Nakłada się bardzo łatwo, bardzo dobrze się rozprowadza i już lekko zastyga. Parę dni temu testowałam inny podkład. Co to było? A, ten Synskin chyba. No to ten się ciężko rozprowadza. Mam w ogóle, słuchajcie, inne krzesło, takie zwykłe. W sensie nie mogę wyżej niżej sobie postawić. I tak muszę się pilnować, wiecie, cały czas, żebym z kadru nie wyjść, bo bym się przygarbiła, to znowu mnie w kadrze nie będzie. A mam tak tło ustawione wszystko, że też nie za bardzo mogę oddalić, więc jestem taką gadającą głową. Musiałabym się bardzo odsunąć. Bardzo mi się podoba, jak się ten podkład rozprowadza i to jest podkład taki musowy. Na pewno nie jest to podkład dla osób, które lubią super naturalny wygląd i żeby tego podkładu nie było widać, bo po pierwsze on kryje mega, zobaczcie, jaką mam pięknie ujednoliconą cerę z takim bardzo delikatnym połyskiem, który mi się podoba, wygląda naturalnie i jeżeli to się utrzyma, to będzie absolutnie rewelacyjny podkład, naprawdę no prześwietny, bo bardzo łatwo się go rozprowadziło, ma piękny kolor. Wy mnie często pytacie też o te kolory, ja używam tak mniej więcej czegoś w tonacji Revlon 180 MAC NC20, NC15, bo ten MAC też nie jest taki równy, jeżeli chodzi o kolory, więc to jest taki dobry żółty kolor i on lekko ciemnieje. To nie jest mocne ciemnienie. Kurczę, ja dostaję jakieś plamy na skórze. Czy to starość? On lekko ciemnieje, nie bardzo, ale to jest akurat na plus, bo on by dla mnie mógł być ciut ciemniejszy, w tonacji chyba już bym się bała kupić, ale jeśli on będzie bardzo fajny i jeżeli kiedyś kupię sobie ciemniejszy, na przykład na lato, kiedy jestem bardziej opalona, to dam Wam znać, jak on kolorystycznie wychodzi. Na razie jestem bardzo na plus. Ja przejdę sobie do tutorialu, będę wykonywać dzisiaj makijaż tą paletą, to jest nowa paleta Goła. Chcecie nią jak najwięcej makijażu właśnie za to, że jest, dlatego, że jest w takiej neutralnej kolorystyce. I utrwalę go normalnym pudrem, bo w tej chwili najczęściej używam tego pudru i to jest nowy Glam Powder HD, ale on bardzo mocno fiksuje, a ja nie chcę temu podkładowi aż tak pomóc, więc utrwalę go jakimś normalnym pudrem, także ja wskakuję w tutorial i wrócę do Was i powiem Wam, czy on się ścierał, czy wchodził w zmarszki, czy co tam dziwnego ewentualnie robi. Jak widać! Makijaż wykonałam go, tak jak wspominałam, nową paletą Goła, dlatego jest taki neutralny, ale wydaje mi się, że jest mega kobiecy i jest ładny, jest taki miękki, seksowny, taki mi się podoba i myślę, że na niektórych nawet będzie fajny na jakąś okazję, może jakąś imprezę, wesele czy coś, także tutorial już niedługo, natomiast jeżeli chodzi o podkład, to tak, nie wszedł w zmarszczki mimiczne, nie wytarł się podczas pudrowania, nie zmienił specjalnie swojego koloru,
Niemniej, ze względu na to, że jest to podkład o matowym wykończeniu, to mam taki trochę suchawy plac w tej okolicy. I gdyby nie to, że robię test, to bym sobie po prostu spsikała teraz jakąś mgiełką nawilżającą czy fiksującą. Ta suchość by mi z twarzy zeszła i wszystko by było ok. Ale bardzo mi się podoba krycie, bardzo mi się podoba kolor, bardzo łatwo się aplikowało, cera wygląda pięknie, ujednolicona. Także to mi się bardzo podoba, więc jak się utrzyma, to myślę, że to będzie naprawdę rewelacyjny podkład. Na nosie wygląda ok, bez tam większych jakichś problemów. Podoba mi się. Także do później. Jest 11:17, także zobaczymy się wieczorem. Dobry wieczór. Wyglądam jak zwykle wieczorem rewelacyjnie. Godzina 21:11 i przechodzę podsumować to, co się stało z jednym z najlepszych podkładów drogeryjnych, które są w tej chwili dostępne w ofercie. Podkład jest czadowy, prawie nie wszedł w zmarsz chemiczny, delikatnie. Wytarł się trochę na brodzie, ale nie takich podkładów, które dostawałam ostatnio. Utrzymał kontur, utrzymał połysk, trochę się tu świecę, ale to jest dla mnie ok. Ja wolę taki efekt niż takiej ściągniętej, suchej skóry. Nie poprawiałam go calutki dzień od 11, więc widzicie, że on jest jak dobrze liczę 10 godzin w stanie prawie nienaruszonym, nie zmienił koloru. Trochę się starł tutaj na nosie, co jest też raczej normalne, wiecie, od wycierania, pocierania i tak dalej. Natomiast to jest wszystko do przeżycia. Największe plusy tego podkładu to jest kolor, w moim przypadku, który się sprawdził świetnie, to jest 09, chyba na 9 Light Sand, chyba najjaśniejszy, bo jest bardzo naturalny, jest żółto-beżowy, nie jest pomarańczowy, nie jest za ciemny i nie utlenia się. Kolejna rzecz, świetne rozprowadzanie, to jest taka forma musu, on się pięknie rozprowadza, bez żadnego problemu się rozciera, nie pozostają jakieś dziwne smugi, że go nie idzie rozetrzeć. Tak miałam z ostatnim podkładem, to był chyba ten Sink Skin, co mi tak nie podszedł. Jeżeli się wyciera, to wyciera się równo. No tutaj broda, to okolice tam się zawsze wyciera. Utrzymał się ładnie przez wiele godzin, więc dla mnie jak najbardziej ok. Polecałabym go dla cery suchej, normalnej, mieszanej, przytłustej. Myślę, że trzeba będzie go bardzo dobrze przyputrować, bo jakbym ja nie robiła testu i chciała w ciągu dnia go poprawić, to trochę bym go sobie w strefie T tutaj przypudrowała na nosie, to troszeczkę poprawiła. Mam nadzieję, że żadne dziwne rzeczy mi też nie wyskoczą jutro na buzi. I dla mnie to jest jeden z fajniejszych podkładów kryjących, albo nawet najfajniejszy z tych kryjących. Herbatka. Albo nawet najfajniejszy z tych kryjących, które są dostępne po prostu w drogeriach, więc stała cena te 6-7 dych to jest trochę dużawo, ale za 30-40 zł uważam, że no prawie nie ma konkurencji, prawie. Ten Skobo, ten matowy też tak dość mocno krył, ale ten mam wrażenie, że kryje lepiej i w ogóle go nie czuć na buzi, tak? Teraz czytam, że tutaj jest napisane weightless i on faktycznie... Nie czuć go, a w ogóle, żebym miała coś tak mocno kryjącego. I dla mnie ostatnio doszłam do wniosku, najlepszym podsumowaniem recenzji każdego podkładu jest to, czy ja będę po niego sięgać. Tak, proszę Państwa, zostawiam go na wierzchu i jutro znowu po niego sięgnę. Kupiłam jeszcze na rossmannowskiej promocji jeden podkład L'Oreal Infallible Longwear Shaping Stick Foundation. Więc on jest w to otoncie mniejszym kolorze, może będzie mi trochę za ciemny, ale myślę, że niedługo zrobimy też jego test, bo jestem szalenie ciekawa, bardzo obiecująco na ręce wyglądał, także tak, cieszę się, kciuki w górę dla tego podkładu, polecam, wy napiszcie, czy miałyście z nim do czynienia i jakie jest wasze odczucie i to wszystko na dziś, do następnego razu, bye!